Bienvenue, witam w kolejnym wideo o języku francuskim. Kontynuujemy omawianie zasad wymowy. Powiemy dzisiaj o literach, które pojawią się zarówno w polskim, jak i we francuskim, natomiast będziemy czytać je trochę inaczej. Zobaczymy też, jak one się zachowują w języku francuskim. Zapraszam. No i zaczniemy sobie właśnie od literki C oraz G. One się będą zachowywać właśnie w podobny sposób. Obie mają dwie wersje, twardą i miękką. Co to znaczy? To znaczy, że dla C to będzie albo K, albo S, natomiast dla G to będzie albo G, albo Ż. I co to w ogóle znaczy i kiedy? Miękko, czyli właśnie takie S albo Ż, będziemy wymawiać przed samogłoskami Y, I albo Y. Kiedy będzie taka konfiguracja? Ja to zaraz pokażę. Również jeśli chodzi o literkę C, mamy takie coś jak sedi, to tak wygląda. I ona każe przeczytać zawsze, niezależnie od konfiguracji, w jakiej istnieje w słowie literka C, trzeba ją przeczytać właśnie miękko, czyli jako s. Natomiast twardo we wszystkich innych sytuacjach, to znaczy przed wszystkimi innymi literami, również wtedy, kiedy C albo G występuje na końcu wyrazu i trzeba akurat je przeczytać. To, kiedy które czytać, a kiedy nie, literki na końcu wyrazu. O tym zrobię oddzielny film i już zapraszam serdecznie. Natomiast jeśli już mamy przeczytać C albo G, no to właśnie musimy je przeczytać jako K albo G. No ponieważ po nich nie następuje ani Y, ani I, ani Y. Zobaczymy sobie to na przykładach. Czyli na początku literka C. Czyli mamy se albo s, to w zależności też od kontekstu, si albo si. Y bardzo często właśnie brzmi jak i, o tym też powiemy oddzielnie. Tak to wygląda. Célèbre, cidre, cynique. Oczywiście w nawiasach kwadratowych polska wymowa. Tak, przy sydlice jak to wygląda? Le son, français. Widzimy, że dalej mamy inne litery niż y, I oraz Y, natomiast czytamy właśnie miękko. Le son français. Natomiast przy literce właśnie tutaj mamy A, O oraz R. I mamy K, K, K. Oczywiście K, L, różne sytuacje są. Canal, côté, cru. Tak to wygląda. Przyjrzyjmy się teraz literce G i analogicznie. Je, ży, ży. Manger, agir, gym. G. Tutaj mamy takie ładne U francuskie. Te literki specjalnie użyłam w zapisie fonetycznym polskim, żeby podkreślić, że chodzi o taki dziubek. W sensie łączenie U oraz I. Wtedy wychodzi nam dźwięk U. O tym jeszcze powiemy sobie oddzielnie. Ga, gle, gre. Różne sytuacje też mamy. Guyane, gap. Gloire. Przyjrzyjmy się już przykładom bez zapisu fonetycznego. Le cinéma. No to znamy też z angielskiego, prawda? Le citron. César. A jest tylko jedna osoba, która potrafi to powiedzieć cudownie. César! Mon neveu! Escroc! Vigneau! Je suis là! 5. Céline. France. I teraz zwróćcie uwagę, że E na końcu, ja go nie wymawiam, E na końcu wyrazu nie wymawiamy, natomiast ono cały czas wpływa na wymowę poprzedzające jej litery. Tak samo będzie przy G. Tak? Czyli mamy France, miękko. Posłuchajmy, jak to śpiewa Charles Trenet. On będzie troszeczkę wymawiał to E. Ono tutaj istnieje i jest to dozwolone, natomiast zwróćcie uwagę też, w jaki sposób on je wymawia. Pojawi się tutaj też parę innych słów, właśnie z literą C. One będą wypisane. Zwróćcie uwagę, jak one są wypowiadane. Douce France, cher pays de mon enfance. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Tutaj już mamy C z sedijką, widzimy? Français. Do tego dźwięku dojdziemy jeszcze potem.
tutaj mamy taką sytuację, że po pierwszym C mamy spółgłoskę, a po drugim samogłoskę Ö. W związku z tym pierwsze to będzie ak, a drugi to będzie sy. Aksypty. Le coco, tak jak Coco Chanel. Mówimy jej imię i nazwisko i nawet się nie zastanawiamy, że przecież tak to się pisze. I nikomu nie przyjdzie do głowy przeczytać to inaczej, prawda? Coralie. To jest takie imię francuskie. Żeńskie. Le café. No to wszyscy znają, prawda? Café au lait. Avec. O, jest jedno, jedyny avec, które trzeba znać. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Zwróćcie uwagę, że ta literka C tutaj ją czytamy na końcu, no i właśnie czytamy jako K, no bo po nim nie następuje ani E, ani I, ani Y. No chyba dość jasne, nie? Przechodzimy do literki G, czyli la gare. Le garçon, la gorge, Gustave. O, tutaj taka sama sytuacja, mamy dwa G. I pierwsze to jest sug, a potem jest spółgłoska, że, ponieważ jest E, prawda? Suggéré. A mamy Gérard. Znamy takiego pana? Gérard Depardieu, bonjour. Bonjour, Zary. No właśnie. Le fromage. To jest taka sytuacja jak wcześniej z E na końcu, przy France. Czytamy G miękko, prawda? Fromage. Ponieważ potem jest E. Niby nie my, ale jednak wpływa na wymowę. Dobra. I teraz przejdziemy sobie do następnej litery. To jest H. W ogóle się nie wymawia tego. Tak? To jest bardzo ważna sprawa. I w słowie, które zaczyna się od takiego H, traktujemy je, jakby się zaczynało od samogłoski. W ogóle, no tak, no od samogłoski, ponieważ nie ma takiego słowa, które by się zaczynało od H i spółgłoski. Także to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj jest taka kwestia elizji, oni też zrobią oddzielny film, to znaczy słowa, które sąsiadują obok siebie we francuskim, one oddziaływują na siebie nawzajem, na swoją wymowę. Mój profesor mówił o tym, że to jest taka, że we francuskim mamy taką maź fonetyczną. To znaczy nie można, albo jest trudno rozdzielić oddzielnie słowa, jeśli się ich dobrze nie zna. Natomiast bardziej słyszymy takie sekwencje. W związku z tym, jeżeli dane słowo zaczyna się od samogłoski, to ma wpływ na wymowę poprzednich liter, poprzednich słów. Dlatego to jest ważne, że H się nie wymawia i zaczynamy od samogłoski. Tak to będzie wyglądać. Horizon, hotel, hôpital, Harry. Przejdźmy do przykładów bez zapisu. No i jak to przeczytać? Wit. L'harmonie. Heureux. L'histoire. L'humeur. François Hollande. Może zwróciliście uwagę, jak w dziennikach mówiono o byłym prezydencie Francji. L'ancien président de la République François Hollande et avec vous Marc-Olivier Fogiel. I właśnie Hollande. To też jest nazwa kraju Holandia. Victor Hugo. No i to by było na tyle. Literka J. We francuskim czytamy jako ż. Zatem w języku francuskim J nie jest samogłoską. To jest też bardzo ważna sprawa. No bo to jest dźwięk ż. Na przykład jour, Joséphine, Jean-Michel Jarre, Jardin, Jacques, toujours, bonjour. Nic prostszego, prawda? Nie będziemy się dłużej przy tym zatrzymywać. Przejdźmy sobie do literki Q. Ona brzmi jak K. Tak? Co jest ważne, towarzyszy mu prawie zawsze nieme y. Ono jest nieme, jego się nie wymawia. Można powiedzieć, że ono tak wspiera to ku. Tak? No i zwróćcie tutaj uwagę na to y, którego nie słychać. Quatre. Przeskakujemy bezpośrednio z q do a. Quatre. Tutaj przeskakujemy bezpośrednio do zestawienia on. Compte. Natomiast tutaj przeskakujemy sobie bezpośrednio z Q do dźwięku ła.
To są zestawienia, o których powiem jeszcze w oddzielnym filmie. 14. Le quartier. Magnifique. La banque. Le pique-nique. Voilà. Tutaj mamy teraz następnie literkę S. Wymawiamy jak polskie S normalnie, tutaj nie ma dużej filozofii. Natomiast czasami tak dźwięcznie powinniśmy je przeczytać jako Z. Między dwoma właśnie samogłoskami czytamy jak Z. Właśnie. Między samogłoskami. Jak to będzie wyglądać? No właśnie tak. Tutaj na pomarańczowo zaznaczyłam samogłoski albo dźwięki, które brzmią jak samogłoski. Mamy tutaj takie zestawienie, które brzmi jak samogłoska E. Dlatego tutaj to S przeczytamy dźwięcznie z. Usine. Bezy. Bazo. I tutaj właśnie E wpływa nam na wymowę tej literki poprzedzającej, prawda? Znowu, tak jak wcześniej przy C i G. Bazo. Tutaj natomiast zaznaczyłam na zielono to, co nie jest samogłoską, to znaczy jest półgłoską, albo czego nie ma, tak? A na pomarańczowo znowu samogłoskę, więc tutaj już normalnie. Normalnie w sensie, tak jak po polsku. Soleil, plastique, poste. Ils sont. La psychologie. Souvent. La chemise. La fraise. Le plaisir. A słyszeliście kiedyś coś takiego? Musique! Musique! Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. A i tutaj mamy znowu Cezara. Blaise. Blaise, tak jak Błażej. Po polsku mamy bardzo dźwięczną tę głoskę w tym imieniu, tak? Błażej. Tutaj jest Blaise. Oiseau. Le bisou. Dobra. I literka T bardzo podobnie. Też najczęściej czytamy jako T. Ale kiedy ono sobie stanie w takiej konfiguracji T i E, T i O N, będzie brzmiało jak S. Już pokazuję przykłady. Démocratie, solution, lotion, la nation, essentiel, la bureaucratie, la Croatie, la confirmation. Dobra, i jeszcze mamy tutaj literkę właśnie I, ponieważ Y najczęściej czytamy tak jak I. O tym chyba wcześniej już wspomniałam. Możemy to na przykład zauważyć w nazwie miasta Vichy, albo tej firmy, nie? Tak samo tej marki Givenchy, Nancy, również takie miasto. Natomiast między dwoma samogłoskami w słowie będzie to brzmiało jak J, albo na początku mamy literkę Y, a potem mamy samogłoskę, to też będzie właśnie jako J. Jaur, albo jaurt. Eje, peje. Zerknijmy na przykłady. La Syrie. Le ferry. Les Champs-Élysées. No, to nie może tego zabraknąć, prawda? Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bayonne. Po polsku mamy słowo bajoński. To jest przymiotnik właśnie od tego miasta, te bajońskie sumy. Możecie poczytać troszeczkę o bajońskich sumach u Napoleona. Polecam. Ale u nas właśnie w języku polskim już to widzimy przez dokładnie J pisane po polsku. Tak? Bayonne. Między dwoma samogłoskami. A oraz U. Le coyote, le gruyère, taki fajny ser, nie? Balayer. Ach, jest taka pani, która tak pięknie używa tego słowa, jakże niewdzięcznego. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours,
je repars à zéro. Podsumujmy, czego się tutaj dowiedzieliśmy. C w języku francuskim to S lub K. G to Z lub G, czyli Ż lub G. H jest nie ma, nigdy się go nie wymawia. J jako Ż. Q jako K. S jako S lub Z. T jako T lub S. Y jako I lub J. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na następny film. Do usłyszenia. Voilà, maintenant je comprends tout. What did you just say? I don't know.